ta pierwsza z kawalątkiem. Zbieramy się pomalutku. Ja jeszcze udostępniam jak zwykle. Macham tym, którzy się pojawiają. A już pierwszy napisali siemanko. Halifax, Chorzów, Bochum. Zobaczcie, czyli już z całego świata się zbieramy, a ja jeszcze udostępniam. Okej. Okay. Dobrze, jestem. Gdańsk wita, Ostrołęka, Niemcy. Oczywiście intencje też piszcie. Tutaj widzę Agnieszka pisze, Boże, jeśli Twoją wolą jest uzdrowienie mojego syna, tak Słowo Boże mówi, że Jego wolą jest uzdrowienie Twojego syna. Gliwice, Małgosia, pozdrawiamy. Kochani, właśnie tutaj nie wiem, czy widzicie, moje czoło płonie dzisiaj, dlatego że mój najmłodszy synek ma dzisiaj urodziny i była wielka impreza na ogródku z basenem, z grą w piłkę i tak dalej, a ja pół dnia siedziałem przy grillu i jestem właśnie wygrillowany od grilla, ale dzisiaj jest też inna rzecz taka wspaniała, która nas dotyczy wszystkich, mianowicie dzisiaj mamy święto Zielonych Świąt, czyli zesłanie Ducha Świętego. Zesłanie Ducha Świętego i to się tak cudownie składa, w ogóle o tym nie pomyślałem, że tak się to ułoży. Dzisiaj będę chciał nagrać z wami drugą część nauczania, jak chodzić w błogosławieństwie i w mocy Bożej i będę chciał mówić dzisiaj o naturze błogosławieństwa. Natura, jaka jest natura błogosławieństwa i mocy, czyli czym jest błogosławieństwo, tak? No bo jeżeli będziemy wiedzieli, czym jest błogosławieństwo, jaka jest natura błogosławieństwa i mocy, to będziemy umieli współpracować. I oczywiście, kochani, piszcie intencje, niech to będzie czas też, kiedy głoszę, niech to będzie czas, kiedy Słowo Boże niech buduje wiarę w Tobie, niech Słowo Boże przemienia Ciebie, niech Duch Święty, który spoczywa na Bożym Słowie, dotyka Ciebie. To jest czas, kochani, działania Bożego w Waszych sercach, w Waszych umysłach, to jest czas uwolnienia też od nerwic, depresji, od takich rzeczy. Słowo Boże ma taką moc samo w sobie. Kiedy podchodzimy do Słowa Bożego szczerze, kiedy podchodzimy do Słowa Bożego poważnie, to dokonują się potężne, piękne rzeczy dzięki samemu słuchaniu Słowa Bożego. Także zachęcam. Oczywiście na końcu będzie modlitwa w waszych intencjach, ale przyjmujmy Słowo Boże do swojego umysłu, do swojego serca. Niech nas przemienia. Amen, kochani. Amen. Czyli mamy dzisiaj zesłanie Ducha Świętego. Cudownie to Pan Bóg wszystko zaplanował, bo dzisiaj będziemy, na samym końcu odkryjemy, że mówimy cały czas o Duchu Świętym. No dobrze. Czyli tydzień temu miałem taką refleksję, część pierwsza właśnie, jak chodzić w błogosławieństwie i w mocy Bożej. Tydzień temu mieliśmy święto, ktoś pamięta jakie jeszcze? Tak? W niebo wstąpienia. Pan Jezus wstępuje do nieba, zmartwychwstały Chrystus wstępuje do nieba. I taka refleksja ogólna.
Oczywiście dla każdego z nas celem tego życia na ziemi, celem, dla którego tutaj jesteśmy, jest odkrycie Pana Jezusa, pokochanie Go i służenie Mu. Aha, jeżeli będziecie słyszeli pewne jakieś krzyki, dzieci i tak dalej za moimi plecami, to jeszcze są urodziny i jeszcze są goście, także nie przejmujcie się tym. A my tutaj już mamy słowo i mamy modlitwę. Będziemy szli dwutorowo. Czyli celem naszego życia tutaj na ziemi jest odkrycie Pana Jezusa, pokochanie i służenie Mu. Tak? I zakończeniem naszego życia tutaj na ziemi będzie mieszkanie z Bogiem w niebie na wieczność. I to jest absolutnie podstawowa rzecz. Natomiast każdy z nas musi w jakimś stylu dotrzeć do tego miejsca. I tak obrazowo chciałem to pokazać, że możemy się przeczołgać do tego miejsca, możemy odnosić porażkę za porażką w tym życiu, albo możemy przechodzić zwycięsko z Chrystusem przez to życie i stawać się błogosławieństwem dla innych. Co to znaczy błogosławieństwem? To znaczy, że zamiast tego, że potrzebujesz ciągle pomocy, to ty udzielasz pomocy. Zamiast tego, że ty potrzebujesz uzdrowienia, to ty modlisz się i Bóg przez ciebie uzdrawia. Zamiast ty potrzebować uwolnienia, to ty modlisz się i Bóg daje uwolnienie. Czyli przeróżne przejawy Bożego działania Bóg wykonuje przez ciebie i ty stajesz się błogosławieństwem. I zachęcam was właśnie do tego stylu, tak? Ja wiem, że to jest w kościele, no, boję się tego słowa nowość, to nie jest nowość. To jak się przeczyta z uwagą Stary i Nowy Testament, to jest pewna norma. To do tego Bóg nas wzywa, do zwycięskiego życia. Ale trzeba powiedzieć, że przez wieki Kościół jakby zapomniał o tym. Kościół skupił się tylko na tym, no najważniejszej rzeczy, tak? Czyli życiu wiecznym, ale jakby zapomnieliśmy o tym, że jest ta przestrzeń 50, 60, 100 lat tutaj na ziemi. Trzeba jakoś godnie, mocno przeżyć ten czas. Tak? I Bóg daje nam dwa takie narzędzia nadprzyrodzone, żeby przechodzić zwycięsko przez to życie. Mianowicie to jest błogosławieństwo do naszej codzienności i moc do służby innym. Dwa słowa, które niby rozumiemy, ale nie do końca rozumiemy. I w ostatnim odcinku, czyli tydzień temu, pokazywałem świętego Józefa Egipskiego, o którym Słowo Boże mówi, że czegokolwiek ten człowiek się nie dotknął, wszystko stawało się błogosławione, wszystko się udawało. Gdziekolwiek, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, złośliwie był wtrącony do więzienia. Najpierw złośliwie przez braci wrzucony do studni, później do więzienia, później oskarżany bezpodstawnie. Natomiast gdziekolwiek ten człowiek został umieszczony, tam rozlewało się błogosławieństwo, tam naraz on automatycznie był promowany, dlatego że nawet zwierzchnik więzienia zauważył, że jeżeli się powierzy więzienie temu człowiekowi, to więzienie super funkcjonuje, więc powierzył mu całe więzienie. A później właściwie został premierem, czyli cały Egipt wziął we władanie. Czyli tak się spektakularnie objawiało błogosławieństwo w życiu Józefa. I my też możemy mieć udział. Ja nie mówię, że każdy z nas będzie tak spektakularnie żył błogosławieństwem jak Józef, ale jakąś miarę błogosławieństwa każdy z nas powinien nosić na sobie, powinien objawiać sobie. Później pokazywałem świętego Szczepana, który działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Przejawiała się mądrość Boża, kiedy rozprawiali z nim i znowu bezpodstawnie go oskarżali fałszywie. Jego twarz jaśniała jak twarz anioła, a kiedy był kamienowany, to mówił, że widzi Boga Ojca i Chrystusa stojącego po prawicy, czyli człowiek, można powiedzieć, tak przepełniony mocą, Bożym objawieniem, że właściwie będąc już tu na ziemi, był jedną nogą, a później dwoma nogami, był już w chwale, był w niebie. Tak? I też my możemy mieć udział w takim życiu. I później pokazałem Abrahama, o którym poganie naokoło, wcale nie do końca nastawieni chętnie do niego, powiedzieli, uchodzisz wśród nas za człowieka szczególnie zaszczyconego przez Boga. Czyli błogosławieństwo na tym człowieku, na Abrahamie było takie, że nawet ludzie nieprzychylni musieli uznać, Bóg jest z tobą. Bóg jest z tobą i my to po prostu widzimy naszymi oczami. I chodzi o takie życie, o zwycięskie życie, zwycięstwo nad pokusami, zwycięstwo w walce duchowej, o obfitość finansową, tak by
byśmy nie musieli być utrzymywani, ale byśmy raczej my utrzymywali innych, ochrona przed chorobami, długowieczność, przychylność natury, moc do uwalniania, moc uzdrawiania, nadprzyrodzona mądrość. To wszystko są przejawy Bożego działania właśnie w błogosławieństwie i w mocy. Amen. No, ktoś może powiedzieć, Michał, tutaj to jest zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. Nie. Słowo Boże wyraźnie o tym mówi. Stary Testament i Nowy Testament mówi o tych rzeczach, tylko możliwe, że ty jeszcze tym nie żyjesz. Może tego jeszcze nie słyszałeś. Może to jest dla ciebie nowe. I ja rozumiem, że to może być na początku zadziwiające, może być nawet trudne, tak? Bo może ktoś uczuł cię według takiej zasady, im gorzej w twoim życiu, tym lepiej, tak? Ja słyszałem wielokrotnie takie stwierdzenia, jak Pan Bóg kogoś kocha, tak to zsyła na niego same cierpienia. To jest bzdura, to jest bzdura. Pan Bóg może stawiać przed tobą wielkie cele, ale na miarę tych celi, na miarę rzeczy, które masz osiągnąć, Bóg da ci jeszcze większą łaskę, tak? Więc rzeczy, które się bardzo często mówi o Bogu, są, można powiedzieć wprost, obrazą boską, tak? Są po prostu obrazą boską, a wynikają w największym skrócie z niezrozumienia Słowa Bożego. I wtedy takie właśnie niefajne kwiatki się pojawiają. Nie, Bóg jest Bogiem błogosławieństwa, Słowo Boże mówi wyraźnie, Bóg jest światłem, nie ma w Nim żadnej ciemności, nie ma w Bogu żadnego podstępu. Bóg nie stworzył choroby ani śmierci. Słowo Boże wyraźnie mówi, że śmierć weszła na świat przez zawiść diabła, tak? Czyli wyraźnie jest pokazane. To przeciwnik, to diabeł zsyła choroby, cierpienia i nieszczęścia. Jezus Chrystus przyszedł po to, aby zniszczyć dzieła diabła. Musimy mieć tę jasność, tak? Jeżeli nie masz tej jasności, bracie i siostro, nie obrażaj się na mnie, ale to znaczy, że twój umysł nie jest jeszcze przemieniony przez Słowo Boże. Ale oczywiście słowo jeszcze to nie oznacza, że za chwilę nie będzie, więc studiujmy Słowo Boże i uczmy się i rozumiejmy, jaka jest natura, jaka jest wola Boża. Okej. No i właśnie, czyli idziemy i taki malutki kamyczek chcemy dzisiaj rozpracować, czyli jaka jest natura błogosławieństwa i mocy. Dlaczego takie pytanie ja w ogóle zadałem? Tutaj widzę, że coś nam się przycina, ale chyba idziemy dalej. Nie przejmujemy się tym, że coś tam się przycina. A my idziemy dalej. Dlaczego zastanawiamy się, dlaczego, no już jest, jeżeli jesteście ze mną przez kilka tygodni albo miesięcy, to wiecie, że jestem człowiekiem, który docieka. Ja dociekam, ja drążę. Dlaczego? Dla samego siebie. Ja muszę bardzo dokładnie zrozumieć pewne rzeczy, pewne zjawiska, żeby móc z nimi żyć i żeby móc je wkomponować w moją codzienność. I tak samo zastanawiałem się, kiedy odkryłem jakby te prawdy o Bożym błogosławieństwie, to mnie całkowicie zaskoczyło. To było dla mnie objawienie. Na zasadzie wow, czyli ja nie jestem sam w mojej codzienności, czyli byli ludzie, patriarchowie szczególnie, ale później również przez całą historię zbawienia ludzie, którzy nosili na sobie coś takiego, czego jeszcze wtedy nie umiałem nazwać, czyli nosili błogosławieństwo Boże i to przejawiało się w bardzo ciekawy sposób. To przejawiało się w ten sposób, że nadprzyrodzone Boże działanie wokół nich powodowało przychylność natury, kiedy Bóg mówi, że spadnie deszcz o odpowiedniej porze na Izraela, tak? To jest właśnie przychylność natury, że deszcz spada wtedy, kiedy powinien. U nas na przykład, wiecie, to jest taki drobiazg, ale wczoraj w górach i przedwczoraj właściwie cały czas padało, a dzisiaj mój syn ma urodziny i cały dzień jest cudowna pogoda. No można powiedzieć, no przypadek, tak? Ale ja widzę, to jest Boże błogosławieństwo. Wtedy, kiedy ostatnio mieliśmy komunię i też była cudowna pogoda, dzisiaj mamy urodziny, też jest cudowna pogoda. Tak, to jest przychylność natury. Bóg to sprawia, ja jestem o tym przekonany. Ale dalej Bóg daje też przychylność ludzi. Widzimy to na przykład u świętego Józefa Egipskiego, tak, że on mimo tego, że jest wtrącony do więzienia, to zyskuje przychylność naczelnika więzienia. Jak to się dzieje? No oczywiście, na pewno był miły chłopak, przystojny i tak dalej, ale jest w tym Boże działanie. Bóg to sprawia, że ludzie cię lubią, że ludzie chcą ci błogosławić, że ludzie chcą ci pomóc. To jest Boże działanie. I okoliczności inne tak się ustawiają. Nie wiem, okoliczności ekonomiczne. I ktoś może powiedzieć, to wszystko są przypadki. Nie, to nie są przypadki. To się nazywa błogosławieństwo. Czyli Bóg
w nadprzyrodzony sposób, ale taki delikatny, nie taki twardy, na zasadzie piorun stąpił, tak? Aniołowie stąpili. Właściwie aniołowie są oczywiście zaangażowani, jak to będziemy rozumieli coraz bardziej, aniołowie są zaangażowani w sprowadzanie błogosławieństwa, ale dzieje się to bardzo tak delikatnie, delikatnie, bez wielkich fajerwerków często. Dalej, jak studiowałem w Słowie Bożym, szczególnie w Starym Testamencie, to zobaczyłem, że błogosławieństwo może być przekazywane, że w Starym Testamencie ojciec kładł ręce na głowę syna i wypowiadał formułę błogosławieństwa i przekazywał przez dotyk i przez słowo, przekazywał błogosławieństwo, które jest na nim, przekazywał na pierworodnego syna. Podobnie kapłan. Kapłan wyciągał ręce nad ludem i błogosławił w imieniu Bożym cały lud, czy sprowadzał Boże błogosławieństwo. I tak jak powiedziałem, na niektórych ludziach w Starym Testamencie to błogosławieństwo było widziane w taki sposób spektakularny, z fajerwerkiem. A na innych po prostu dzień po dniu praca tego błogosławieństwa sprawiała, że Bóg wynosił człowieka, czy miasto, czy cały naród ponad inne, czyli spełniał obietnicę z Księgi Powtórzonego Prawa, że postawię cię zawsze na czele, a nigdy na końcu. Dzień po dniu, cichutko, pomalutku, mały sukcesik po malutkim sukcesiku Bóg wynosi, tak? Aż spełnia się ta obietnica. Czyli właśnie, czyli zadałem sobie to pytanie, zobaczcie, jaka jest natura? Co to jest to błogosławieństwo? A później naraz zastanawiałem się nad posługą w mocy, prawda, kiedy modliłem się już za chorych i widziałem, że dotykam kogoś i Boża moc na niego zstępuje. Zacząłem widzieć pewne podobieństwa i zacząłem się zastanawiać, jaka jest natura Bożej mocy również. I teraz, dlaczego w ogóle pytamy o naturę? Zobacz, jeśli na przykład masz roślinę i poznasz naturę tej rośliny, czyli poznasz, czy ona lubi glebę kwaśną, czy jakąś tam zasadową, ile ona lubi nasłonecznienia, ile ona lubi tego albo tamtego, czy ona lubi inne rośliny wokół siebie, a jakie nawozy ona lubi. Jeżeli poznasz naturę tej rośliny, to umiesz ją hodować. To za każdym razem będziesz miał piękny, obfity plon, bo poznałeś przyzwyczajenia, naturę tej rośliny, czy czegoś innego. Dobrze, jeżeli poznasz naturę jakiegoś zjawiska, na przykład elektryczności, to umiesz zapanować. Umiesz kontrolować. Tak? Kiedyś człowiek nie wiedział, na czym polega elektryczność. Czasem pioruny waliły, czasem coś się naelektryzowało, czasem przeskoczyła jakaś iskra i człowiek zupełnie był zdezorientowany, nie umiał tego kontrolować. Ale w momencie, kiedy człowiek poznał naturę, tak, że są elektrony, one przepływają, da się to wykorzystać, to niesie pewną energię i tak dalej, naraz stało się to dla człowieka użyteczne. Tak? Każdy z was, który mnie ogląda, korzysta z elektryczności. Korzystacie z poznania natury, z tego, że ludzkość jako całość poznała naturę elektryczności. Każdy z nas z tego korzysta, bo inaczej byś nie miał ani telefonu, ani laptopa, ani internet by nie działał, ani nic takiego. Czyli poznanie natury, zjawisk pozwala je kontrolować. Natomiast jeśli poznasz naturę relacji, bardzo ważne słowo, to relacji nie będziesz ani hodować, ani kontrolować, tylko relacje będziesz pielęgnować. Pielęgnować, bardzo ważne słowo. I teraz, kiedy zadajemy błogosławieństwo i moc, wydają się, patrząc na sposób działania, wydają się jakby były pewnym zjawiskiem. Jakby były czymś podobnym, nie wiem, do elektryczności, czymś podobnym do jakiejś, takie pieśni się ostatnio pojawiają o jakiejś atmosferze, tak? Że jest atmosfera, która coś robi. Czyli wydaje się, jakby to było takie metafizyczne po prostu zjawisko. Czyli co robimy ze zjawiskiem? Jeżeli je poznajemy, to je kontrolujemy. Czyli wydaje się, że tutaj jakaś taka metafizyczna mechanika się pojawia, że my zaczynamy kontrolować. No właśnie, i tu można wpaść w wielki błąd, można wpaść w wielki kłopot, kiedy nie poznamy natury błogosławieństwa i mocy. No właśnie, więc sięgnijmy do słowa,
bo musimy zrozumieć, czy to jest jakaś rzecz, którą się hoduje, czy to jest jakieś zjawisko, które się kontroluje, czy to jest jakaś relacja, którą się pielęgnuje. Rozumiemy? Można cudownie podejść do tego i uderzyć w dziesiątkę i wzrastać w błogosławieństwie i w mocy, a można się strasznie pomylić. Można się strasznie pomylić i próbować hodować albo kontrolować. Tak? No właśnie, więc spróbujmy to rozpracować. W Księdze Powtórzonego Prawa, 28 rozdział, ja bym powiedział, że wersety od 1 do 13 to jest w ogóle taki elementarz błogosławieństwa. To jest najlepiej rozpracowany w całej Biblii tekst o błogosławieństwie. I tam znajdziemy też pewne wskazówki. Tam znajdziemy pewne wskazówki, jak podejść do błogosławieństwa. Powtórzonego Prawa 28, werset 2 i 8 pokażę wam. Bóg mówi tak, spłyną na ciebie i spoczną wszystkie te błogosławieństwa, jeśli będziesz słuchał głosu Pana Boga swego. I te dwa słowa, że błogosławieństwo spływa i spoczywa. Zapamiętajmy to. Pierwsze słowo spływa, drugie spoczywa. Dalej, ósmy werset. Pan rozkaże, by z tobą było błogosławieństwo w spichrzach, we wszystkim, do czego rękę wyciągniesz. On będzie ci błogosławił w kraju, który ci daje Pan Bóg twój. Czyli wszystko, czego dotkniesz, na to spływa błogosławieństwo, które spoczywa na tobie i to się staje błogosławione. Jeśli idziesz do pracy i zaczynasz pracować, to błogosławieństwo, które jest na tobie, tak jak na świętym Józefie, zaczyna spływać na twoją firmę, na twoje obowiązki. I teraz, jeżeli sobie to podsumujemy i zobaczymy, że błogosławieństwo spływa, spoczywa i jest przekazywane, to w Starym Testamencie coś takiego, co spływa i spoczywa, nazywa się namaszczenie. Namaszczenie. Co to było namaszczenie? Namaszczano królów, kapłanów i proroków. W jaki sposób? Róg z oliwą, błogosławiony róg z oliwą, wylewano na króla, kapłana albo proroka, wierząc, że w momencie, kiedy spływa ta oliwa, fizyczna oliwa spływa i spoczywa i nasiąkają szaty człowieka, który jest namaszczany, to w tym samym momencie zstępuje Boży Duch i namaszcza specjalnym darem, specjalną mocą, specjalną łaską. To właśnie mówimy, że to jest namaszczenie, że namaszcza, czyli spoczywa na danym człowieku i zostaje na nim. Nie tylko, że na chwilę hop, pojawia się i za chwilę znika. Nie. Zostaje do końca życia. Spłynie i spocznie. Co więcej, osoba, na której to namaszczenie zstąpiło, na którą zstąpiło, miała moc przekazywania tego namaszczenia. Na przykład prorok mógł namaścić swojego następcę, prorok mógł namaścić króla, kapłan mógł namaścić swojego następcę kapłana, arcykapłan. Zobaczcie, czyli tu już widzimy, jeżeli błogosławieństwo zachowuje się tak samo jak namaszczenie, to znaczy, że ma tę samą naturę, a jeżeli naturą namaszczenia jest działanie Ducha Świętego, to i błogosławieństwo to jest działanie specjalne, specyficzne działanie Ducha Świętego. I zobaczmy dalej. Porównajmy sobie to z mocą. Czyli jeżeli widzimy namaszczenie w Starym Testamencie, widzimy błogosławieństwo, zachowuje się tak samo, a teraz uwaga, moc Boża. Moc. Dzisiaj czytane w Kościele, drugie czytanie. Dzieje 2:1. Kiedy nadszedł wreszcie dzień pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru napełnił cały dom. Co się stało? Napełnił cały dom. Ukazały się też języki jakby z ognia, które się rozdzielili i na każdym z nich spoczął jeden. Co się stało? Spoczął. Ogień spoczął na nich. Tak? Zobaczcie. Oliwa spoczywa i zostaje, spływa i spoczywa. Duch
Błogosławieństwo spływa i spoczywa, i moc Boża spływa, napełnia i spoczywa. Amen. Zobaczcie, to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. I Łukasz 6,19, znowu jeden z ulubionych moich wersetów. A cały tłum starał się go dotknąć, czyli Jezusa, ponieważ moc wychodziła i od niego uzdrawiała wszystkich. Czyli znowu przez dotyk Chrystus przekazuje moc. Czyli Boża moc spływa i spoczywa i można ją przekazywać przez dotyk. Tak samo jak namaszczenie i tak samo jak błogosławieństwo. Amen. Rozumiemy? Ja to, słuchajcie, tłumaczę wam to w ciągu 10 minut. Mi to zajęło ogromnie dużo czasu, żeby to zrozumieć, tak? Bo tak jak powiedziałem, to jest kluczowa rzecz. Czy błogosławieństwo to jest jakieś zjawisko? Czy błogosławieństwo to jest jakaś rzecz? Czy błogosławieństwo to jest relacja? I kochani, okazuje się po tym całym wielkim wywodzie, że natura błogosławieństwa, namaszczenia i mocy jest taka sama. Czyli to nie jest coś, to nie jest ani zjawisko, ani to nie jest roślina, ani to nie jest rzecz, tylko to jest przejaw kogoś. To jest przejaw, nadprzyrodzony przejaw kogoś. Kogo? Osoby Ducha Świętego. Czyli namaszczenie, błogosławieństwo i moc, wszystkie te rzeczy, które wpływają na naszą rzeczywistość wkoło nas, nawet fizyczną rzeczywistość wkoło nas, w nadprzyrodzony sposób, to są przejawy osoby Ducha Świętego. A jeżeli mówimy o osobie, to pielęgnujemy relacje, a nie kontrolujemy, ani nie hodujemy. Uf. Wracamy do początku. Czyli, aby żyć w Bożym błogosławieństwie i mocy, należy pielęgnować relację z kim? Z Duchem Bożym, którym zostaliśmy, każdy z nas został napełniony, opieczętowany, ale możliwe, że tego świadomości na co dzień nie masz. Możesz nie mieć świadomości tego. I wtedy Boże działanie w tobie i wokół ciebie będzie bardzo ograniczone albo żadne. Amen? No bo jeżeli, dajmy na to, bogaty wujek w Ameryce miał 100 milionów dolarów i w testamencie zapisał, że je tobie podarowuje. Ale ty nie masz o tym świadomości, bo akurat kiedy przyszedł list, to ten list zaginął. To ty jesteś formalnie właścicielem tego majątku, ale realnie w codzienności w ogóle to na ciebie nie wpływa. Tak? Czyli brak świadomości tego, co Bóg przynosi i co należy do ciebie i do mnie, brak świadomości powoduje całkowity brak efektów. Brak efektów w moim i twoim życiu. I dlatego, kiedy chcemy pielęgnować relacje z Duchem Świętym, czego owocami będzie między innymi, bo nie tylko, ale owocami będzie błogosławieństwo i moc, tak? A dzisiaj przypominam, mamy zielone święta, czyli święto zstąpienia Ducha Świętego, święto założycielskie Kościoła. Kościół zaczął się w dniu zielonych świąt. Amen. To jest bardzo ważne. To my mamy pielęgnować właśnie ten początek, czyli zstąpienie Ducha Świętego do ciebie, do twojej istoty, do twojego serca, na twoje ciało, na twoje życie. No jak mamy pielęgnować? Dobrze, może jeszcze. Tak czuję, że niektórzy myślą, no ale jak to, Michał, czemu ty mówisz, że Duch Święty na pewno na mnie zstąpił? Czemu ty mówisz, może na ciebie zstąpił, bo tyle uzdrowień widziałeś, bo tyle błogosławieństwa może na ciebie zstąpił, ale dlaczego ty mówisz, że na mnie zstąpił? Kochani, właśnie to jest to, brak świadomości. To się naprawdę czasem chce płakać, ale zobacz, czy zostałeś ochrzczony?
I większość z nas na tym programie powie, tak, zostałem ochrzczony. Czy oddałeś życie Jezusowi, zaprosiłeś Ducha Świętego? Większość osób powie tak. Czy przyjąłeś sakrament bierzmowania? Większość osób powie tak. Czy przyjąłeś najświętszy sakrament? Czy przyjąłeś komunię? Czy przyjąłeś Pana Jezusa fizycznie do swojej osoby? Nie tylko chcę powiedzieć do serca, ale do całej osoby, również do ciała. No większość powie tak. To znaczy, że przyjąłeś Ducha Świętego. Przyjąłeś, tylko może nie masz świadomości. Ja tobie dzisiaj o tym mówię. Tak, przyjąłeś. A może ktoś nałożył na ciebie ręce i Boża moc wstąpiła i zostałeś napełniony Duchem Bożym. Amen. I trzeba żyć tą świadomością. W tych wszystkich momentach Duch Boży wstępował na ciebie. Ale tak często nie mamy świadomości. Jesteśmy jak niemowlęta, jak niemowlęta duchowe, które nic nie rozumieją i które trzęsą się, prawda, że diabeł nas goni i musimy odmawiać dziesiątkami czy setkami jakieś nowenny, jakieś modlitwy, bo inaczej diabeł nas zabije. Jeżeli chcesz, to odmawiaj modlitwę, ale nie ze strachu, tylko dlatego, że tak chcesz. Sam Duch Boży w tobie wystarczy, żeby pokonać wszelkie zakusy diabła, jeśli masz świadomość tego, co on przynosi, kim on jest, jeśli żyjesz z nim w relacji. No właśnie, czyli chcę podsumować to. Za tydzień będę mówił tak bardzo dobitnie, jak w codzienności zwyciężać właśnie i pielęgnować tą relację z Duchem Świętym. Dzisiaj podam takie trzy zasady, które rozwinę za tydzień, dobrze? Ale chciałem jakby zakończyć na tym, że błogosławieństwo i moc są wynikami właśnie obecności Ducha Świętego i relacji z Duchem Świętym, ale stwierdziłem, że muszę wam jakiś konkret dać taki, żebyście mieli co w codzienności zastosować. I uwaga, trzy zasady chcę wam dać. Będziemy je rozwijali, tak jak mówię, mocno za tydzień, dzisiaj tylko tak punktowo. Po pierwsze, musisz mieć świadomość tego, że masz Ducha Świętego, że On mieszka w tobie i co On przynosi. Właściwie tutaj jest jeszcze takie drugie słowo, nie wiem jak to lepiej nazwać po polsku, świadomość i uważność. Czyli nie tylko świadomość, że o dobra, w niedzielę o 21 sobie przypomnę, że Duch Święty jest we mnie, tylko chodzi o to, że każdego dnia mieć tą uważność, że Duch Boży jest we mnie, że to jest nadprzyrodzona Boża odpowiedź na wszystkie moje problemy, i ja mam się uczyć współpracować z Duchem Bożym. Czyli ta uważność, słyszałem kiedyś przepiękne takie porównanie, bo wiecie, bo Duch Święty jest Bogiem, jest potężny. Duch Święty, Słowo Boże mówi o Duchu Świętym jako o ogniu. Dzisiaj mieliśmy to czytanie z dzieł apostolskich, tak? Duch Święty jest ogniem pochłaniającym. Duch Święty jest potężny. Ale Słowo Boże również mówi o Duchu Świętym jako o gołębicy. No można powiedzieć gołębica, to jest taka gołębica, no nie kojarzy się z czymś potężnym ani mocnym. Natomiast właśnie w tym nauczaniu piękne było porównanie, że gołębica, gołąb jest czysty i trzeba być uważnym, aby go nie spłoszyć. To było piękne porównanie. To znaczy, że kiedy duch... Wyobraźmy sobie, że tutaj gołąb siedzi na moim ramieniu i jak ja muszę się poruszać uważnie, jak ja muszę z rozwagą wykonywać ruchy, żeby nie spłoszyć gołębicy. I to była taka ciekawa intuicja. I teraz gdybyśmy sobie to jeszcze zgłębili, czyli świadomość tego, że Duch Boży jest we mnie i na mnie, ale mieć tę świadomość, że żeby On mógł działać we mnie i przeze mnie i wkoło mnie, to ja muszę być uważny na to, co On pokazuje, uważny na Jego natchnienia, uważny na Jego prowadzenie. Tak? Czyli to się nie dzieje, to nie jest automat, to nie jest właśnie to, co pokazałem, to nie jest zjawisko fizyczne, które kontrolujemy, to nie jest roślina, którą hodujemy, tylko to jest relacja, którą pielęgnujemy. Amen? Spróbuję to za tydzień lepiej rozpracować. Na dzisiaj takie dwa słowa w tym pierwszym punkcie. Świadomość i uważność. Punkt drugi to jest nie zasmucajcie Świętego Ducha, którym zostaliście opieczętowani na dzień Pański, mój Święty Paweł. Nie zasmucajcie Ducha. Jak zasmucamy Ducha? Przez złe myśli,
przez złe słowa, przez grzechy, których dokonujemy. Jeżeli grzeszymy, to wtedy natychmiast pokutujmy w sercu, przepraszajmy. Nawet jeżeli to są drobne rzeczy, nie zasmucajcie ducha. W jakiej atmosferze przeżywasz swój dzień, zwykły dzień? Czy to jest atmosfera Ducha Bożego? Czy to jest atmosfera miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć? Czy może to jest gniew? Czy może to jest złorzeczenie? Czy może to jest, nie wiem, wyzywanie, zazdrość, nieczystość? W jakiej atmosferze przeżywamy codzienność? Czy to jest atmosfera, która, można powiedzieć, cieszy Ducha Bożego, czy to jest atmosfera, która zasmuca Ducha Bożego? Tak, bo jeżeli Duch Boży nie będzie działał potężnie w osobie i przez osobę, która go nieustannie zasmuca. Ja nie mówię o tym, że każdy z nas co jakiś czas nie upadnie w tej czy w innej sferze, bo nie ma takiego człowieka, który nie upadnie, ale jeżeli upadamy, to należy jak najszybciej powstać, należy pokutować, wyznać swój grzech i dalej kroczyć z Panem. Tak? Chodzi o to, jak wygląda twoja codzienność. Czy twoja codzienność raduje serce Boże, czy twoja codzienność zasmuca serce Boże? To jest bardzo ważne pytanie. Czyli punkt pierwszy, pielęgnowania tej relacji, to jest świadomość i uważność. Punkt drugi, nie zasmucanie Ducha Świętego. A trzecie, posłuszeństwo. Posłuszeństwo. Jeżeli Duch Święty mówi, nie rób czegoś, to nie rób. A jeżeli Duch Święty mówi, uważaj, to znaczy, że uważaj. A kiedy Duch Święty mówi, przyspiesz, to przyspiesz. A kiedy Duch Święty mówi, siądź i czekaj, to znaczy, siądź i czekaj. I zauważcie, rzeczy, które powiedziałem, świadomość i uważność, niezasmucanie Ducha Świętego i posłuszeństwo, niewiele mają wspólnego z kultem religijnym. Niewiele. Dlaczego? Dlatego, że większość naszego życia odbywa się poza świątynią. Poza. I także poza świątynią decyduje się, czy Boże błogosławieństwo i moc się przejawiają przez moje życie, czy nie. Czyli codzienność decyduje. Moja i twoja codzienność. Bardzo ważne, bardzo ważne. Jesteśmy w świątyni po to, żeby pokutować, jeżeli trzeba. Jesteśmy w świątyni po to, żeby się napełniać, jeśli trzeba. Ale pamiętajmy, że większość z nas przeżywa życie poza świątynią. I tam, gdzie jest większość czasu, tam będzie decyzyjność, tam się podejmie decyzja, jak moje i twoje życie będzie wyglądało. I dlatego zacznijmy funkcjonować w ten sposób. Ja pokażę to za tydzień, tak postaram się takie bardzo obrazowe dać przykłady i wytłumaczyć też, co to znaczy zawalczyć w codzienności. Tak, bo ktoś może pomyśleć, czy to ma znaczyć, że ja cały dzień mam się modlić i klęczeć. Nie, nie. Widzimy w Słowie Bożym, widzimy, że apostołowie potrafili pogodzić modlitwę z gorliwą pracą ewangelizacyjną, że albo na przykład tak jak święty Paweł umiał pogodzić trwanie w Bogu i ciężką pracę fizyczną. Jezus Chrystus też potrafił pogodzić trwanie z Bogiem I ciężką pracę fizyczną. Czyli da się to zrobić i będziemy o tym mówili. Na dzisiaj niech te trzy zasady się jakby zakotwiczą w twoim umyśle. Pierwsze, świadomość tego, że Duch Święty w tobie i na tobie jest. Dwa, nie zasmucamy Ducha Świętego, staramy się przeżywać naszą codzienność tak, żeby się Bogu podobać. I trzecie, posłuszeństwo, kiedy Duch Święty coś pokazuje, to w twoim najlepszym interesie jest być posłusznym. Dlaczego? Powtórzonego prawa czytamy, jeśli będziesz pilnie słuchał głosu Pana Boga swego, wiernie wypełniając, wtedy zstąpią wszystkie te błogosławieństwa. Czyli na nieposłusznych i opornych nie zstąpią Boże błogosławieństwa. Boże błogosławieństwa są dla uległych i posłusznych. Dla uległych Bogu i posłusznych. Ojej, tak uderzyłem w stół, aż się zaczęsło. Chciałem wam to tak chciałem wam to mocno powiedzieć.
tu zacząć. Może Duch Święty chce tak wam to mocno wstrząsnąć wami, aż taka każdy z was, chyba że zupełnie nie byłeś ochrzczony, chyba że zupełnie nie przyjmowałeś sakramentów, nie przyjąłeś mocy Ducha Świętego, w co wątpię? To znaczy, że, przepraszam, tutaj coś mi się poklikało, to znaczy, że Duch Święty w tobie jest. I teraz trzeba zacząć pielęgnować te relacje i niektórymi z owoców tej relacji będzie właśnie błogosławieństwo i moc. I trzy zasady. Bądź świadomy tego, że Duch Boży w tobie jest, bądź na to uważny, nie zasmucamy i staramy się być w posłuszeństwie. I oczywiście tutaj zaraz się pojawiają pytanie, piszecie mi, że zacięło, ale już się chyba odblokowało. I pojawia się pytanie, jak być posłusznym, czyli znowu wracamy do tych zasad rozeznania, ale to przypomnimy sobie już za tydzień, jeżeli zapomnieliście, mimo tego, że już żeśmy to przerabiali, to wrócimy do tematu i będę pokazywał jeszcze raz, w jaki sposób Bóg mówi i jak to rozeznajemy. I tak jak ze wszystkim, ćwiczymy się w tym i wzrastamy w tej umiejętności, trzeba powiedzieć po prostu, w umiejętności posłuszeństwa. Co jest ważne, Bóg wie, na jakim jesteś etapie i Bóg będzie do ciebie mawiał tak dużymi literami, żebyś usłyszał, żebyś zrozumiał. Na miarę twojego wyrobienia w posłuszeństwie Bóg będzie albo małym drukiem do ciebie pisał, albo wielkimi literami, takimi jak cały świat. Tak? Ale ważne jest to, że Bóg chce do ciebie mówić, bo gdyby Bóg nie chciał się z tobą skontaktować, to jak mógłby chcieć posłuszeństwa? To byłoby nielogiczne. Nie. Bóg mówi do ciebie i dopiero wtedy wymaga posłuszeństwa. Amen. Dobrze, kochani. Dobrze, zobaczcie. Pyta, jak słyszeć, czy to jest myśl? Zobacz, wszystko będę jeszcze pokazywał. Wróćmy do tego tematu. Wrócimy w takim razie za tydzień od Adama i Ewy znowu sobie wrócimy do tego tematu. Okej, kochani, to co? Czyli weźcie sobie to słowo do serca. Zrozummy, że nadprzyrodzone Boże działanie nad Józefem Egipskim, Abrahamem, czy nad świętym Szczepanem, którego pokazywaliśmy, i nad całymi rzeszami świętych i kobiet, i mężczyzn bożych, wynikało z głębokiej relacji, ze świadomości i z głębokiej relacji z Duchem Świętym. Przypomniał mi się na przykład święty Jacek Odrowąż, jak czytałem o jego cudach, kiedy do Zakopanego, do Kościeliska chyba dokładnie przyjechał i głosił tam rekolekcję i ludzie z płaczem przyszli do niego, że przyszedł grat i grat stratował całe zboże. Całe zboże, które mieli zebrać, tak? Czyli groził im głód, a nawet śmierć po prostu z głodu, bo grat stratował całe zboże. I święty Jacek modlił się całą noc o to, po czym rano okazało się, że całe zboże wstało, tak jakby nie było tego gradu. No można powiedzieć, no po co się o coś takiego modlił, tak? Co to ma wspólnego z Bożym zbawieniem? Jakby szybko umarli, to by szybciej poszli do nieba. No zobaczcie, jakie to jest głupie myślenie, tak? Albo jakie to by było głupie myślenie, no przecież to Pan Bóg sprawił, że przyszedł grad, to po co będzie się teraz modlił, żeby było na odwrót? Nieprawda. Zobaczcie. I taki cudowny, piękny cud jakby dokonał się przez modlitwę świętego Jacka Odrowąża. Dlaczego? Dlatego, że on miał relację z Bogiem. I on umiał sprowadzić to, co Bóg chciał, żeby zostało sprowadzone. Czy inni ludzie, gdyby mieli głębszą relację z Bogiem, czy też by umieli tego dokonać? Umieliby. Tylko tutaj jest potrzebna właśnie ta praca nad relacją. Dobrze, kochani, na dzisiaj chyba starczy. Przechodzimy do modlitwy. Można pisać oczywiście intencje.
Możemy pisać intencje, a ja tutaj sięgam. Muszę się przyznać, kochani, że nie przez tydzień nie wpisywałem na Facebooka żadnych świadectw, bo było jakieś takie wielka praca była w firmie i też nie chcę powiedzieć zamieszanie, ale bardzo dużo rzeczy się działo w rodzinie właśnie ze względu na dzieci. Więc tu sięgam do świadectw sprzed tygodnia. Bark męża został uzdrowiony, miał uszkodzony obrąbek stawu barkowego. I posłowie Poznania Bóg uzdrowił. Żona obawiała się cięcia cesarskiego. Źle obecko wysłaliśmy intencje. Tuż po programie Gabrysia się obróciła. Zdjęcie z USG to potwierdziło. Chwała Panu. Bóle brzucha dziecka zostały uzdrowione podczas programu. Przyszła mama została uwolniona od lęku, żeby zajść w ciążę w COVID-zie. Po słowie Bożym i po modlitwie lęk odszedł i poczęło się dzieciątko, a w niedzielę palmową urodził się Rafałek. Przez wiele lat, około 10, kuczliwy szum w uszach i Bóg to uzdrowił. Po słowie Poznania w Zawierciu była siostra, która nie mogła chodzić, miała źle zoperowaną rękę, pokazywała mi tę rękę i Bóg najpierw uzdrowił jej nogi, jej biodra, także mogła chodzić, a później pokazywała mi rękę, którą mimo tego, że źle miała zoperowaną, to Bóg jej zwrócił chwytność. I jeszcze piękne świadectwo przyszło, jeszcze go nie opublikowałem, jak jedna siostra przysłała zdjęcie dzieciątka małego, półrocznego chyba z balonikami i napisała, że miała policystyczne jajniki, endometriozę i coś tam jeszcze, czyli wszystkie rzeczy takie, które wykluczają jakby zajście w ciążę. I po, jak żeśmy z Witkiem, Wilkiem się modlili razem, to Bóg ją uzdrowił, dotknął i ona poczęła dzieciątko, które się urodziło i przysłała mi właśnie zdjęcie tego dziecka. Wiecie, coś jest na rzeczy z tymi dziećmi, nie wiem, czy Pan Bóg chce, żebym ja był ekspertem od modlitwy za dzieci, nie wiem, ale bardzo mnie to porusza, kiedy Bóg dotyka dzieci. Mieliśmy też te urodziny dzisiaj i ja sobie siedziałem sobie na krześle czy na fotelu i patrzyłem, jak dzieci się bawią w basenie, jak się cieszą. I to była dla mnie najcudowniejsza rzecz, po prostu największa jakby radość patrzeć, jak się dzieci cieszą basenem, z którym walczyłem 4 dni, jak grają w piłkę, jak... No coś jest na rzeczy z tymi dziećmi, tak? To jest cudowne. Błogosławić dzieciom, modlić się o uzdrowienie dzieci, to jest coś wspaniałego, to jest jakoś głęboko w moim sercu. Dobrze. Dobrze, kochani. To co? To będziemy się modlili. Piszcie oczywiście jeszcze intencje. Aha, jeśli chcecie, to zapraszam też, żeby udostępniać te transmisje, żeby jeszcze osoby mogły dołączyć do modlitwy. To teraz zróbmy sobie taką chwilkę jeszcze, żeby udostępnić te transmisje. Tam gdzieś polajkujcie, poudostępniajcie na swoje Facebooki czy gdzieś. Dobrze, to co, kochani? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu, chcemy Ci dziękować za to, że świętujemy dzisiaj zesłanie Ducha Świętego. Chcemy Ci dziękować za to, że Kościół chce pamiętać o tym wydarzeniu, które było de facto jego początkiem, ale my chcemy, Panie, także indywidualnie coraz bardziej rozumieć, coraz bardziej domość i tą uważność na potęgę tego faktu, że Ty wstąpiłeś do naszych serc, że Ty uczyniłeś sobie świątynię z naszego ciała, że Ty zamieszkałeś w naszym życiu i Panie Jezu, i chcemy patrzeć na patriarchów, chcemy patrzeć na Twoje słowo, chcemy patrzeć na wielkich mężów i na wielkie kobiety Boże i chcemy uczyć się
jak wielka jest potęga Twojego przebywania w nas. Jak potężną jest rzeczą Twoja obecność w nas, która przejawia się również przez błogosławieństwo, nadprzyrodzone błogosławieństwo i moc, i władzę, i potęgę, i światło, i świętość, i radość, i pokój. Na wszystkie te sposoby jedna osoba, Ty w nas przejawiasz się w tak cudowny sposób, na tyle różnych sposobów. I chcemy Cię błogosławić, Panie, chcę Cię błogosławić dzisiaj w sercu każdego brata i każdej siostry. Jezu Chryste, chcę błogosławić Ciebie, chcę uwielbiać Ciebie, chcę uznawać, że błogosławieństwo i uzdrowienie przychodzą dzięki Tobie mieszkającemu w nas. Bądź błogosławiony, Jezu Chryste. Bądź błogosławiony. Ty powiedziałeś, że my jesteśmy Twoim ciałem. Ty powiedziałeś, że jesteśmy Twoimi rękami, Ty powiedziałeś, że jesteśmy Twoimi ustami, Ty powiedziałeś, że jesteśmy Twoim ciałem i Ty miałeś to dokładnie na myśli. Ty miałeś to na serio. To znaczy, że Twoje mieszkanie w nas jest pełne potęgi. Twoje mieszkanie w nas jest pełne chwały. Twoje mieszkanie w nas jest pełne boskiej chwały i mocy. Uwielbiony Panie, niech ta chwała i moc Panie zaczną się objawiać teraz. Niech ta chwała i moc zaczną się objawiać nam swojego ducha, a w Twoim duchu są odpowiedzi na wszystkie nasze prośby, na wszystkie nasze pytania, na wszystkie nasze kłopoty. Chcemy, Panie, zanurzyć się w tym ogniu. Chcemy, Panie, uznać, że nam już go udzieliłeś. A jeśli komuś go nie udzieliłeś, to możemy teraz wołać do Ciebie, Panie, i mówić, Panie, moje serce jest otwarte, moje serce jest spragnione, wylej, Panie, jeszcze więcej Twojego ognia. Bo dzisiaj, Panie, świętujemy właśnie to wydarzenie i dzisiaj chcemy go na nowo doświadczać. Niech Twój ogień, Panie, zstępuje. Tak jak idziemy za Twoim słowem, na każdym z nich spoczął jeden płomień, na każdej głowie spoczął jeden płomień i pozostał, spoczął i pozostał. Tobie oddajemy chwałę. I Twoje słowo mówi, że zaczęli uwielbiać Ciebie nowymi językami, zaczęli prorokować i my też, Panie, chcemy uwielbiać Ciebie językami i chcemy, Panie, prorokować Twoje imię. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Zmartwychwstały Chryste, który posyłasz nam swojego ducha, który pieczętujesz nas ogniem z nieba. Bądź uwielbiony, który podnosisz naszą upadłą, podnosisz, uświęcasz, rozpalasz i stawiasz na wyżynach niebieskich. Bądź uwielbiony, Jezu. Bądź uwielbiony. Niech Twój ogień zstępuje, Panie. Oddajemy Ci wszystkie intencje, które chcemy Ci dzisiaj zanosić. Oddajemy Ci wszystkie nasze słabości. Oddajemy Ci wszystkie nasze braki. Oddajemy Ci całe złamanie fizyczne, psychiczne, duchowe, moralne. Oddajemy Ci, Panie, to wszystko, co jest połamane, co jest zdruzgotane. Jeszcze więcej Twojego ognia, Panie, jeszcze więcej Twojego ognia. Chcemy wchodzić w głąb Ciebie, Panie, chcemy odkrywać, Panie, że w nieskończoność możemy iść głębiej i mocniej i dalej w Tobie i jest w Tobie więcej i więcej, Panie. Bądź uwielbiony, bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony, Panie.
Chcemy zanurzać się w Tobie, Panie, a im głębiej w Ciebie wchodzimy, tym więcej doświadczamy błogosławieństwa, mocy, uzdrowienia, podniesienia, radości i świętości. Kore la kore nom, rentare la kore. Tobie, Panie, oddajemy chwałę. Tobie oddajemy chwałę. I wierzę, że Bóg uzdrawia teraz prawe biodro. Prawe biodro. Boży ogień wstępuje na prawe biodro. Przegroda nosowa, wiesz, że Bóg uzdrawia z lewej strony, z lewej strony uszkodzenie przegrody nosowej. W imię Jezusa Chrystusa niech będzie uzdrowiony. Dotkliwe bóle głowy migrenowe, szczególnie z lewej strony. Czujesz tak, jakby ktoś nakładał rękę, dotykał i Boża moc uzdrawia te migreny, one odchodzą. One były związane też z takimi stanami lękowymi, ze stresem. Bóg dotyka również to. Bądź uwielbiony, Panie. Jest kobieta, mężatka, która nie może mieć dzieci. To Ciebie bardzo poniża, bardzo się czujesz odarta jakby z godności, z kobiecości. I Bóg dla Ciebie, Bóg otwiera, tak w języku biblijnym, Bóg otwiera Twoje łono i Bóg chce błogosławić Twoją kobiecość, Twoją wartość. Bóg chce stawiać Cię znowu, jak mówi Słowo Boże, na skalę zbyt wcześniej, zbyt dla Ciebie wysokiej, ale teraz Bóg błogosławi Twoje łono, Bóg przygotowuje Ciebie do bycia matką, czyli Bóg zabiera to wszystko, co uważałaś, że przekreśla Twoją kobiecość i wartość. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Polipy w nosie. Bóg uzdrawia polipy w nosie. Bądź uwielbiony, Jezu Chryste. Bądź uwielbiony. Wierzę też, że jest osoba, która panicznie boi się wody, ponieważ kiedyś się topiła. Jako dziecko ta osoba się topiła i Bóg dzisiaj zabiera ten lęk. Bóg dzisiaj zabiera tę panikę. Tak jakby ktoś włączył się w boju, była ta panika. Nie będzie jej. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź wywyższony, Panie. Bóg uwalnia też od palenia papierosów. Bóg uwalnia od tego lubienia zapach i smak nawet papierosów. Bóg zabiera to. To będzie dla Ciebie znowu obrzydliwe. Obrzydliwe. Bóg taką łaskę wylewa. Bądź błogosławiony. Bądź błogosławiony, Panie. Bądź błogosławiony, Panie. Bóg uzdrawia dłonie, zdeformowane paliczki. Tutaj właśnie Bóg uzdrawia i prostuje palce w dłoniach. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Wierzę, że Duch Święty wstępuje do wielu serc i Duch Święty wylewa nową łaskę miłości. Zobaczyłem kobietę, która z życzliwością zanosi jakąś potrawę czy ciasto, które upiekła, zanosi do sąsiadki, czyli takie nowe otwarcie z życzliwością do osób spoza najbliższej rodziny. Bóg otwiera Twoje serce, Bóg przekonuje Cię, że warto żyć miłością, warto żyć dawaniem i to jest naszą radością, to jest naszą radością. Bądź uwielbiony, Panie. Komerentara la koreno. Niech Twój ogień, Panie, wstępuje. Chcemy, Panie, coraz bardziej wchodzić w Twoje błogosławieństwo i moc. Chcemy rozumieć, że po prostu to jest Twoja natura. Że Ty, Panie, chcesz sławić, że Ty chcesz, Panie, wylewać swoją miłość, pokazywać swoją miłość w codzienności w ten sposób. I kiedy wchodzimy w Twoją moc, Panie, to odkrywamy, że taka jest właśnie Twoja wola. Twoja wola jest w kierunku uzdrowienia, uwolnienia, naprawy, podniesienia. Bądź błogosławiony. Kore la kore nomer tare la kore. Komerentore la kore. I też taki obraz mam, że wiele osób w tej transmisji jakby chowa ręce za siebie. Taki obraz. I Bóg zaprasza Cię, wyciągnij ręce do mnie, wyciągnij ręce czy z prośbą, czy żeby użyć tych rąk, ale Ty mówisz, ja się wstydzę, bo moje ręce są brudne. Moje ręce są brudne przez to, co robiłam w życiu, moje ręce są brudne, to, czego nie robiłam,
czy nie robiłem. I Pan mówi: pokaż mi swoje ręce, bo muszę je umyć. Pan Bóg chce umyć twoje ręce i przygotować je do przyjęcia Bożego daru i do obdarowywania innych, tak? Czyli Bóg mówi: nie wstydź się, wyciągnij ręce, jakiekolwiek by one nie były, cokolwiek w nich jest, jakkolwiek by nie były brudne, zniszczone, wyciągnij ręce ku mnie. Ja muszę je najpierw oczyścić, abym mógł je napełnić. Amen. I to jest do wielu osób, wiele osób. Komerentale, bądź błogosławiony, Panie. Ja wierzę, że Ty chcesz nas pociągnąć dzisiaj, Ty chcesz nas pociągnąć do relacji, Ty chcesz nas pociągnąć, Panie, do pięknego miejsca, gdzie możemy przyjmować od Ciebie i gdzie możemy później z tego miejsca obdarowywać innych. Bądź wywyższony. Bądź wywyższony. Panie, w Twoje imię obmywamy Twoją świętą krwią wszystkie problemy kostne, wszystkie problemy z kręgosłupem, z biodrami, ze stawami. Niech układ kostny będzie uzdrowiony. Panie, obmywamy Twoją świętą krwią wszystkie problemy z nowotworami, guzami, naroślami. W imię Jezusa Chrystusa nakazujemy wszystkim guzom, nowotworom, niezłośliwym, złośliwym, jakimkolwiek, nakazujemy wchłaniać, zmniejszać i znikać całkowicie. W imię Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego, nakazujemy nowotworom i guzom wchłaniać się, zmniejszać, znikać całkowicie. Do wszelkich chorób fizycznych mówimy w imię Jezusa Chrystusa, bądźcie wypalone mocą ognia Ducha Bożego, który dzisiaj szczególnie zstępuje na każdego z nas. W imię Jezusa Chrystusa. Komerentara. Panie, obmywamy też Twoją świętą krwią wszystkie problemy nerwowe, wszystkie problemy nerwicowe, depresyjne, wszystkie problemy wynikające ze złego mówienia o sobie, o innych, o tym, co inni o nas powiedzieli. W imię Jezusa Chrystusa przełamujemy moc złego słowa, moc przekleństwa, moc odarcia z zgodności. W imię Jezusa Chrystusa wypowiadam błogosławieństwo. Wypowiadam błogosławieństwo ojca, błogosławieństwo męskości dla mężczyzn, błogosławieństwo kobiecości dla kobiet. Wypowiadam błogosławieństwo dla pracy brata i siostry, błogosławieństwo w nauce, błogosławieństwo w pracy, błogosławieństwo w rodzinie, błogosławieństwo wejścia i wyjścia, błogosławieństwo wszystkiego, do czego rękę wyciągniemy. W imię Jezusa Chrystusa uwalniam to błogosławieństwo, Panie, które zapisałeś w swoim słowie, a które uczymy się dopiero sięgać. W imię Jezusa Chrystusa błogosławię relacje między mężem a żoną, między rodzicami a dziećmi, między dziećmi a rodzicami i dziadkami. W imię Jezusa Chrystusa, Panie, ogłaszamy i przyjmujemy do swojego życia błogosławieństwo w każdej sferze naszej codzienności. I w Twoje imię, Panie, wyrzekam się wszelkiej ciemności, Panie. Chcę wyrzekać się razem z braćmi i siostrami. Chcemy wyrzekać się wszystkiego, co Ciebie zasmuca. Chcemy wyrzekać się zgorzknienia, chcemy wyrzekać się narzekania, chcemy wyrzekać się braku nadziei, braku wiary, chcemy wyrzekać się słów, które kierujemy na swój temat negatywnych. Chcemy wyrzekać się lenistwa, chcemy wyrzekać się, Panie, smutku. Jezu Chryste, chcemy stawać w miejscu czystości, pracowitości, radości, pokoju, błogosławieństwa i zwycięstwa w Twoje imię. Tobie oddajemy chwałę, Tobie oddajemy chwałę. Bóg uzdrawia drogi moczowe, Bóg uzdrawia drogi moczowe. Tak zobaczyłem to zupełnie jasno. U kobiety drogi moczowe, problemy różnej natury, zapalenia, nietrzymanie moczu, tego typu rzeczy. Bóg to uzdrawia w tym momencie. Bądź uwielbiony, Panie. Cysty na jajnikach znikają. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony, Panie. Jeszcze raz bóle głowy dotkliwe. Dotkliwe bóle głowy Bóg zabiera. W imię Jezusa Chrystusa. Krótkowzroczność, szczególnie w lewym oku, Bóg dotyka przyczyn, Bóg dotyka wnętrza oka,
W swojej mocy Bóg usuwa krótkowzroczność. Bądź uwielbiony, Panie Jezu. Bóg dotyka osoby, która ma problemy z pamięcią, takie już mocne, takie już utrudniające funkcjonowanie codzienne. Boża moc wstępuje na Twój mózg, Bóg reperuje tam to, co musi być. Twoja pamięć znowu będzie dobra. Bóg rozjaśnia jakby Twoje myślenie i Twoją pamięć w imię Jezusa Chrystusa. Bądź błogosławiony, Panie. Bądź uwielbiony. Komeren tarala koren omereko. Zapraszamy Cię, pozwalamy Ci działać, Duchu Święty, Duchu Ogniu, Duchu Błogosławieństwa, Duchu Mocy, Miłości i Trzeźwego Myślenia. Chcemy, Panie, aby tak jak czytamy o świętym Józefie, tak jak czytamy w Twoim Słowie, chcemy, aby Twoje moc i błogosławieństwo spłynęło i spoczęło na stałe na nas. Chcemy, Panie, na stałe być w Twoim działaniu. Chcemy, Panie, aby nasze ciała były nieustannie uzdrawiane. Chcemy, Panie, aby Twoje błogosławieństwo nieustannie pracowało wkoło nas. Chcemy, Panie, być coraz bardziej uważni i przekonani, że to jest możliwe i to dotyczy mnie. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Wierzę, że ogląda nas kasjerka w banku, takie mam przekonanie, i dostaniesz awans. Bardzo niedługo dostaniesz awans w banku. Bóg wylewa takie błogosławieństwo na ciebie. Bądź uwielbiony. Bądź uwielbiony. Wierzę, że to jest też osoba, która wielokrotnie chodziła do urzędu pracy, szukasz pracy, nie było cały czas pracy do ciebie, dla ciebie, wpadasz w rozpacz, ale Bóg wylewa błogosławieństwo i przychylność i będzie dla ciebie praca. Będzie dla ciebie praca. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź uwielbiony. Wierzę, że jest osoba, która ma problem, prawa noga, kolano, biodro, ciągniesz prawą nogę, Bóg uzdrawia, Bóg wylewa moc i ogień i uzdrawia. Nie będziesz musiał, nie wiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, nie będziesz ciągnąć albo ciągnęła prawej nogi ze sobą. Bóg uwalnia uzdrowienie w prawej nocy. Bądź błogosławiony, Panie. Bądź wywyższony. Komeren tara la kor. I Panie, w wierze nakładamy ręce na głowy naszych dzieci, na wszystkie problemy z nauką, na wszystkie problemy rozwojowe, na wszystkie problemy natury autystycznej, aspergerowej, jakikolwiek. Panie, w Twoje imię wypowiadamy błogosławieństwo, błogosławimy w Twoje imię, Panie, jako rodzice, jako dziadkowie, błogosławimy rozwój, błogosławimy naukę, błogosławimy, Panie, wszelkie ubytki emocjonalne, fizyczne, cokolwiek się w nich dzieje i wyznajemy, że Ty, Panie, wstępujesz przez nasze błogosławienie na te dzieci w swoim błogosławieństwie i mocy i Ty uzdrawiasz i uzupełniasz, Panie, to wszystko, czego brakuje w ich umysłach, w ich mózgach, może nawet w ich sercach, w ich emocjach. Panie, w Twoje imię błogosławimy potężnym błogosławieństwem w imieniu Jezus. Błogosławimy też ich moralność, błogosławimy ich posłuszeństwo, błogosławimy rozwój, błogosławimy relacje, błogosławimy ich odwagę, żeby stawały za tym, co jest dobre, a sprzeciwiały się temu, co jest złe. W Twoje imię, Panie, przekazujemy im to błogosławieństwo, które spływa teraz na nas. Bo uczyliśmy się dzisiaj, że to błogosławieństwo jest przekazywane z rodziców na dzieci. Bądź błogosławiony, Panie. Bądź wywyższony. I wyznaję, Panie, że Ty wprowadzasz nas w nowe miejsce. W nowe miejsce w Tobie. W nowe miejsce zrozumienia. W nowe miejsce objawienia. W nowe miejsce przyjmowania od Ciebie. Bo my idziemy za Twoim Słowem i coraz bardziej uczymy się i coraz bardziej rozumiemy, jaka jest Twoja wola względem nas. Że nie jesteśmy, Panie, obcymi i przechodniami, ale jesteśmy dziedzicami, jesteśmy dziećmi, jesteśmy domownikami. Domownikami Boga. Bądź uwielbiony, Panie. Wszyscy, którzy piszą też intencje o uzdrowienie ciężkich chorób, ogłaszam Jezu Chryste, że ci ludzie, którzy potrzebują, bracia i siostry, którzy potrzebują potężnego uzdrowienia, nie są obcymi przechodniami, ale są domownikami. Mogą spokojnie
przebywać w Twojej mocy i obecności i Ty ich dotykasz i uzdrawiasz. Bądź uwielbiony. I tu widzę kogoś, kto pyta, czy autyzm został uzdrowiony. Tak, widzieliśmy już dzieci uzdrowione całkowicie z autyzmu. Tak, po orzeczeniach lekarskich. Tak, które nie mówiły i zaczęły mówić. Tak, które były agresywne i przestały mówić. Tak, widzieliśmy to i wyznajemy, że to się dzieje również dzisiaj. Amen, amen. Bądź uwielbiony, Panie. Połóż teraz ręce na tej części ciała, która jest chora, czy to jest głowa, czy serce, czy kolana, cokolwiek, z tą wiarą, że Bóg również przez ciebie będzie działał. Na chorych ręce kłaść będą i ci będą uzdrowieni. A my modlimy się, ja się za was modlę, wszystkich, wy też się modlicie. Niech Bóg działa pośród nas. Połóż teraz ręce albo na swoim sercu, na umyśle, gdziekolwiek jest ten problem, w jakiejkolwiek części twojej osoby, albo może jeżeli modlisz się za kogoś, może wyciągnąć ręce w kierunku tej osoby. Panie Jezu Chryste, i oddajemy ci wszystkie te intencje, wszystkie te problemy, których nie nazwaliśmy wprost, ale Panie, teraz nakładamy ręce na te chore miejsca, chore serca, chore umysły, i w Twoje imię, Panie, uwalniamy ogień Twojego Ducha, uwalniamy ogień Twojej mocy i błogosławieństwa. W imię Jezusa Chrystusa ogłaszam uwolnienie i uzdrowienie w każdej z tych dziedzin. Bo Twoje słowo mówi, że gdzie Duch Pański, tam wolność, Panie. I ogłaszamy, że Twoją naturą jest uzdrowienie i błogosławieństwo. I uwalniamy, Panie, Twoją naturę do tego problemu, do tej trudności, z którą się zmagamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen, amen, amen. Bądź błogosławiony, Panie. Amen, kochani. I teraz jest chwila dla was. Napiszcie mi, jak Bóg działa po waszej stronie. Sprawdźcie, tak, ręce, sprawdźcie guzy, sprawdźcie, jak coś bolało, sprawdźcie, jakiś problem i napiszcie mi teraz, co się dzieje, jak Bóg działa w tobie, jak Duch Święty pracuje w twoim ciele, umyśle, w sercu, gdziekolwiek potrzebujesz. Kilka świadectw przeczytamy. Agnieszka pisze, Michał pięknie i skutecznie modli się za dzieci, ma swoje, więc ma dużą empatię. Wiecie, to też z tego wynika. Jak człowiek nie ma dzieci, to zupełnie inaczej podchodzi, a jak ma z dzieci, to zupełnie inaczej właśnie. Tu jeszcze widzę taką intencję za Teodora reanimowanego zaraz po porodzie, niech będzie zdrowy, niech jego mózg nie będzie uszkodzony. Panie, dokładamy nasze ręce, dokładamy naszą wiarę i uwalniamy ogień uzdrowienia do mózgu Teodora w imię Jezusa Chrystusa. Niech ten mózg będzie odbudowany i niech to dzieciątko się obudzi zdrowe i ze zdrowym mózgiem. Amen. Błogie odprężenie, Asia napisała, że doświadczyła. Palące dłonie. Łzy spływają po policzkach. Amen. Zobaczcie, niech Bóg działa. Paweł napisał, że Pan Jezus prawie uzdrowił. Co to? Prawie. To Panie, w wierze nakładamy ręce na to biodro Pawła w imię Jezusa Chrystusa. Jeszcze więcej ognia, jeszcze więcej uzdrowienia. Niech będzie w pełni uzdrowione. Anna, jest mi dobrze, boleści ustąpiły. Amen. Nie wiem, jakie boleści, ale niech to będzie pełne uzdrowienie. Ustał migrenowy ból głowy. Asia, łzy i pokój. Zmniejsza się ból karku i kręgosłupa lędźwiowego. Amen, Janusz.
Pamiętaj, Janusz, specjalnie mówię teraz do ciebie, Boża moc jest ciągle w tobie i tak jak lekarstwo fizyczne, które przyjmujesz i ono w tobie działa i działa i działa i rano się budzisz zdrowy, tak samo Boża moc jest w tobie i Bóg chce działać i działać i działać w tobie i uzdrawiać. Damian, od ostatniego dotyku Boga oddycham nosem podczas snu, gdzie wcześniej miałem z tym problem. No to takie drobne uzdrowienie, ale amen, oddajemy Bogu chwałę. Zosia napisała, to ja jako dziecko wpadłam do studni, od tej pory panicznie bałam się wody, przyjmuję uzdrowienie. Amen, chwała Panu. W imię Jezusa przełamujemy ten lęk i ogłaszamy ten pokój i błogosławieństwo w tej dziedzinie. Pokój i radość, piszecie, błogość, spokój. Aga pisze, w modlitwie za Teodorka moje dłonie zaczęły pulsować, a przykładając do główki syna czułam ciepło. Chwała Panu, amen. Niech Boża moc uzdrawia to dziecko. Paula pisze piękną rzecz. Zobaczcie, jak Bóg działa pośród nas. Ogarniało mi ogromne ciepło i zmniejszyła się duża narośl na lewej pięcie, która przeszkadzała w chodzeniu. Panie, nakładamy ręce jeszcze na tę narośl. W imię Jezusa Chrystusa uwalniamy ogień i wypalamy tę narośl. Niech ona zniknie całkowicie, całkowicie na Twoją chwałę. Amen. I Paula, jak zniknie ta narośl, to proszę Cię na Michał Świderski posługa, zdjęcie przed i po na świadectwo. Chwała Panu. Czuję ciepło, Sylwia, w moich żyłach. Amen. Niech te żyły będą uzdrowione. Agnieszka czuje, modlę się nad chorymi stopami córki, czuję, jak pulsują. Amen. W imię Jezusa niech te stopy będą uzdrowione. Dominika czuje, jak Duch Boży przepływa przez nią. Prawe ramię przestało boleć, w brzuchu czuję ciepło. Amen w imię Jezusa. Niech to uzdrowienie będzie pełne i trwałe. O, Małgorzata, zobaczcie, tu świadectwo. Małgorzata, proszę Cię, napisz je na Michał
Amen. Na chwilę znikłem, ale znowu się pojawiłem, kochani. Jeszcze tylko patrzymy. Judyta pisze też, topiłam się jako dziecko i bałam się. Matylda pisze. Poczułam rozlewające się ciepło w prawej kostce u nogi, kiedyś była skręcona. Amen. Niech Bóg to uzdrawia. Domi pisze. Lepiej oddycha się przez nos. Miałam krzywą przegrodę. W trakcie modlitwy zaczął się poruszać. Niesamowite, czyli tak Boża moc działa. Klemensa pisze, że zmieniła opatrunek, bo guz się. Aha, jeszcze nie. Brak dźwięku. Mam nadzieję, że już jest dźwięk. Mam nadzieję, że już jesteśmy, tak? Chyba jesteśmy. Ilona napisała, że po ostatniej modlitwie rozejście mięśni brzucha się zmniejszyło, a czułam ciepło. Amen, Panie. Błogosławimy Twoje uzdrowienie mięśni brzucha. Kolejna osoba, która się topiła jako dziecko i Bóg uzdrawia ten lęk.